Cześć! Z tej strony LEGO Hero Polska i w dzisiejszym odcinku mamy taki mały jubileusz mojej serii. Dokładnie sobota z figurkami, a jest to 40 odcinek z tej serii. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się specjalizacjom oraz rodzajom klasycznych Stormtrooperów. Zapraszam Was do oglądania. Na pierwszy ogień idzie zwykły Stormtrooper, jest to jego klasyczna wersja pochodząca z 2001 roku z myśliwca TIE. Jest on oczywiście, tak jak wspomniałem, bardzo klasyczny, ponieważ nadruki na hełmy są całkiem proste, ale jednak fajne, dobrze odwzorowany tors oraz ten klasyczny blaster. Kolejna figurka jest to już taka kultowa wersja Stormtroopera, znana w sumie prawie każdemu fanowi Gwiezdnych Wojen. Był on łatwo dostępny w Battle Packu oraz w wielu innych zestawach. Tors jest bardzo podobny do swojego poprzednika, ale jednak dostaje on już nowy blaster wzorowany na E11 oraz nowszy i trochę ładniejszy hełm. Kolejna wersja Stormtroopera ma tak naprawdę ten sam hełm, ale już o wiele lepiej odwzorowany tors. Ma on tutaj wiele szczegółów i mi się bardzo podoba i jest to chyba nawet na jeden z najlepszych designów zbroi szturmowca. Broń jest oczywiście ta sama. Figurka dalej nie dostaje nadruków na nogach. Kolejny Stormtrooper jest to Stormtrooper wydany do serialu Star Wars Rebels. Dostaje on już fajne nadruki na nóżkach, no może nie aż takie fajne, bo takie trochę kwadratowe i proste. Według mnie design tej figurki jest taki sobie, szczególnie hełm. Jest on robiony, tak jak już mówiłem, pod kreskówkę i jednak coś mi w nim nie siada. Kolejna figurka to według mojej opinii, według mnie najlepszy szturmowiec, jaki został do tego czasu wydany. Jest to dokładnie szturmowiec wzorowany na hełmach z filmu WOTR 1. I naprawdę według mnie ten hełm bardzo ładnie się prezentuje, tors oraz nóżki mają nowy design i też jest on całkiem fajny. Szkoda, że jeszcze nie dostajemy nadruków na stopach. Ostatnia i najnowsza wersja białego szturmowca jest to ten szturmowiec w sumie z identycznym torsem jak jego poprzednik, tylko ma on inny hełm. Jest to nowy mold, ja jestem takim nie do końca fanem, mam mieszane uczucia, jest on trochę za duży, ale na plus za to zasługują nadruki po bokach oraz tył hełmu. Kolejna specjalizacja szturmowców to już nie biali szturmowcy, a dokładnie teraz zajmiemy się szturmowcami piaskowymi. Na pierwszy ogień idzie taki szeregowiec z mojego w sumie pierwszego zestawu LEGO Star Wars, dokładnie kapsuły ratunkowej. I naprawdę jak na rocznik 2011 minifigurka ma bardzo ładne detale i jest ich naprawdę wiele. Całkiem dobrze zrobione są te jakby zabrudzenia piasku. Oraz jeszcze dobudowałem mu moją własną broń oraz plecak. Kolejny Stormtrooper pochodzi z tego samego zestawu, nie różni się praktycznie niczym, tylko dałem mu inną broń. Oraz tak naprawdę jedyny szczegół, którym się różni, jest to ten naramiennik, ten paldron. Jest on żółty, co oznacza, że ten szturmowiec jest dowódcą. Kolejny Stormtrooper pochodzi z kantyny z 2018 roku. Jest to zwykły szeregowiec, ponieważ
Ma on biały paldron, jako broń dałem mu customowy blaster E11, jest on zrobiony na tym najładniejszym designie szturmowców z Łotra 1. Oraz zwróćcie uwagę, że na torsie mamy taki dodatek, a dokładnie nadruk zasobnika na amunicję, czego nie było we wcześniejszych wersjach. Kolejny szturmowiec pochodzi z gry Star Wars Battlefront z 2015 roku, a dokładnie jest to szturmowiec oddziałów uderzeniowych AK Shock Trooper. Tak naprawdę jest to Stormtrooper, tylko po prostu z malowaniami takimi samymi jak miały klony z Gwardii Coruscant. Tak jak sama nazwa mówi, jest to żołnierz uderzeniowy i zajmował się zazwyczaj bronią ciężką. Kolejny Stormtrooper to imperialny Jet Trooper, a tak naprawdę zwykły Stormtrooper, tylko z jetpackiem. Jest on również wzorowany na Star Wars Battlefront. Co ciekawe, minifigurka fajnie jest zrobiona, no takie jakby ma zabrudzenia bitewne, zadrapania na hełmie oraz miejsca po postrzałach. Według mnie był to całkiem spoko pomysł, żeby zrobić taką minifigurkę. Kolejna figurka to szturmowiec, który zajmował się artylerią, tak zwany Mortar Trooper. Jak widzicie, właśnie ma on moździerz, pochodzi on z Clone Army Customs. Minifigurka ta pochodzi z zestawu Imperialny Marauder. Dostaje on plecak, na którym znajdują się właśnie zapasowe amunicje do tego moździerza. No i szkoda jedynie, że hełm jest na nowym moldzie, a poza tym minifigurka jest naprawdę super. Kolejna minifigurka to mój customowy Incinerator Trooper, czyli po prostu żołnierz, który miał miotacz ognia. Pojawił się on po raz pierwszy w serialu The Mandalorian, LEGO go niestety nie wydało, a ja, ponieważ byłem uparty i się raz nudziłem, a tych szturmowców i tak mam dużo, postanowiłem właśnie zrobić mojego customa używając farb i papierowego paldronu. Myślę, że figurka w sumie nie wyszła aż tak źle, ale wiadomo, ja jakiś doświadczony i najlepszy w malowaniu nie jestem. Dumny zaś jestem ze zbudowanych z klocków miotacza ognia oraz plecaka. Ostatnia taka specjalizacja szturmowców jest to Shadow Trooper, tak zwany szturmowiec cienia. Cały fenomen tych żołnierzy polegał na tym, że umieli chwilowo znikać albo po prostu stawać się niewidzialni. Minifigurka jest bardzo ładnie zrobiona, jest on tak samo na tym starym moldzie i na tym starym designie z 2017 zrobiony, tylko po prostu na szarej, a dokładnie w sumie takiej metalowej figurce. Myślę, że minifigurka bardzo ładnie wygląda i podobają mi się też takie jakby szare malowania wokół na przykład tego wizjera. Jeśli pamiętacie, niedawno wybrałem się do Lidla, leżała tam książka z właśnie tą minifigurką. No i teraz mam mętlik w głowie, bo w sumie nie wiem, czy to klon, czy szturmowiec, w sumie mało kto wie, bo tak naprawdę jest to figurka wzorowana na bajce Kroniki Jody. Nie jest ona jakaś kanoniczna, ale żeby go zrobić jakoś, żeby fajnie wyglądał, dałem mu akcesoria z Clone Army Customs i myślę, że wygląda całkiem nie najgorzej. Przez to, że ma ten mold na hełmie szturmowca, myślę, że ja go będę traktował raczej jako szturmowca. A tu macie jeszcze jeden rzut oka na te wszystkie wersje Stormtrooperów, które aktualnie posiadam.
Podsumowując, myślę, że ja z moich zbiorów imperialnych jestem zadowolony, ale jeśli chcecie zobaczyć moją pełną, kompletną armię imperialną, zapraszam was dzisiaj na live'a na 18. Jeśli oczywiście wrzucam to w sobotę, bo wiecie, że często wrzucam to w niedzielę, więc jeśli nie, macie link w prawym górnym rogu, ale wracając do tematu, jestem zadowolony ze swojej kolekcji. Jeszcze brakuje mi dwóch wersji Shadow Trooperów, ale już zamówiłem tego starszego, już on do mnie jedzie i niedługo będzie u mnie. To już na tyle w dzisiejszym odcinku, ja się z wami żegnam i na razie.